A widać, że mam czerwony ryj? Minimalnie. Znowu Spiders. Hej, nagramy wam dzisiaj unboxing paczki, którą sobie zamówiliśmy. Właściwie to są dwa pająki. Ale zanim przejdziemy do unboxingu, to chcemy wam jeszcze kogoś przedstawić. W sumie jeszcze nie wiemy, jak ma na imię. Nowego członka ekipy Warsaw Spiders. Tak. Jak ktoś chce śledzić takie... Tak, Tadeusz, tak. Jak ktoś śledzi takie losy nasze, takie nie tylko stronę ptaszników, ale i ptaków, to mamy nowego ptaszka. Małą papuszkę, jest dopiero od kilku dni poza budką lęgową, jest już samodzielna, sama je. To okruszynka, to jest jeszcze takie dzieciątko malutkie, usypia. Bardzo nie lubi być w klatce, z tego co zauważyliśmy. Cały czas się garnie na ręce. Jak jest w klatce, to jest taki niespokojny, a na rękach od razu się widzicie, ja go w ogóle nawet nie muszę trzymać, on się po prostu przytula. Usypia, mruży oczka. Taki jest po prostu. Taka kochana, taka gruszynka malutka. I obecnie szukamy dla niego jakiegoś imienia, więc jeżeli mielibyście jakieś propozycje, możecie dać nam w komentarzu. Tak. Pamiętajcie, że Tadeusz ma dostojne imię. To jakieś takie musi być też, wiecie, żeby pasowało. No to ma być samiec, ale Tadeusz też miał być samcem. Jak widzicie, jest samicą. Więc no, nigdy nic nie wiadomo tutaj. Ale wracając do tematu paczki, zamówiliśmy sobie dwa pająki od Adriana R. I tutaj właśnie dzisiaj dotarła paczka, dlatego mimo, że jesteśmy tak świeżo po wyjeździe, w sumie chyba po nas widać, jesteśmy trochę czerwoni w ogóle, opaleni. I trochę to jest zmęczenie, bo jednak no. U nas wyjazdy nie są odpoczynkiem, a bardziej takie wysiłkiem fizycznym. Takie aktywne są, więc po prostu wróciliśmy, no ale że paczka przyszła, no to nie ma, przeproś, musimy otworzyć, a też chcemy, żebyście widzieli, co tam do nas przyszło. To co, Łukasz, otwieraj. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy was do zapoznania się ze stroną reproduktor.eu. Jest to strona ogłoszeniowa i stanowi ciekawą alternatywę dla ogłoszeń wystawianych np. na grupach na Facebooku, gdzie jednak ryzykujemy blokadą konta. Reproduktor to takie zwierzęce Allegro. Strona ta przeznaczona jest tylko dla zwierząt, które są podzielone kategoriami od typowych zwierząt domowych po bardziej egzotyczne i rzadkie zwierzęta. I teraz jak korzystać z tej strony? Po prostu załóżcie tam swoje konto, zarejestrujcie się, a następnie możecie już dodawać ogłoszenia, czy szukać zwierząt, których potrzebujecie. Ogłoszenie dodaje się bardzo prosto i szybko i warto też rzucić zdjęcie. Dodatkowo podajemy też cenę. Po tym jak już założycie swoje konto na reproduktorze, pamiętajcie proszę, aby zaobserwować nas na tej stronie, wtedy będziecie widzieć nasze aktualne ogłoszenia. Filmu, zamówiliśmy sobie dwa pająki, a jak widzicie, kliszóweczki są aż trzy. Adrian dał nam jeden gratis. Jest to Psalmopeus Irminia, którego właśnie Łukasz przekłada.
O tym pająku już był film na naszym kanale, więc już chyba nie trzeba dużo o nim mówić. Jest to pająk dość popularny, nadrzewny. Ma bardzo ładne płomyczki na odnóżach. Cały jest czarny. Z takim wzorem na odwłoku. Jest to maluszek, więc... Ale fajnie, bo... Wystosowana wysyłka była tak, że papier był wilgotny. Więc nie miały sucho. Tutaj dla Irmini trochę większy pojemniczek tego typu. Na razie bez korzenia, bo musiałbym znaleźć, a mam tak późną porę się przy nagrywaniu, że no... Już nie będziemy się tukli, bo wiecie, sąsiedzi już mogą spać. Więc tutaj Irmini sobie już odkładamy. Tutaj mamy drugi. I ten jest naziemny. To jest, kochani, formik Topus auratus, czyli ptasznik złocisty. I też jest to taki mały osobnik. On ma bodajże 2 cm całości, nie DC, tylko 2 cm w ogóle, już z odnóżami. Też go od razu przełożymy. Jest przed wylinką. Widzę, że już jest przed wylinką. Ma wyczesany odwłok. Więc nie chciałbym się z nim jakoś tu bawić, żeby się nie wyczesał na mnie. Mhm. Zobaczymy, czy ma duże przyrosty, bo chyba jeszcze nie mamy żadnego formiktopusa u siebie w hodowli. Nie, nie mamy. I tu się w sumie tak skupiamy, żeby zebrać gatunek, a dopiero potem zmieniamy. O, ale temu się chce biegać. O. No już taki spory jest. No jest właśnie spory. Jakiś jest taki ruchliwy bardzo. No, że przeniesiemy wszystko, to wam zrobimy zbliżenie jakieś takie fajne. Damy tylko, żeby on się bliżej. Uspokoił właśnie. Faktycznie wyczesany jest. Więc albo był zestresowany wysyłką. O, taki właśnie pojemniczek od animale. Mam przy taki. One są fajne, są takie mega przezroczyste. Tak, bo to ma nóżkę. O, albo się rzuca? Mhm. No faktycznie, młode osobniki są podobne do młodych albo pilozum. No, ten już czeka. Twój nerwanie. Może weźmy sobie pojemnik. Tak, tego tu będą w pojemniku. Tu jest ptasznik bardzo ciekawy, ja bardzo chciałam go mieć. W końcu udało się go zdobyć. Ja się dowiedziałem na końcu, już po zamówieniu tak naprawdę. No troszkę sobie pospiskowałam z Adrianem. To jest Idiotele Mira, czyli ptasznik podziemny. Buduje takie fajne, ciekawe gniazda i robi klapki nad gniazdami. I przygotowaliśmy mu tak na szybko pojemnik tymczasowy. Jakbyście chcieli zobaczyć przenoszenie go do innego pojemnika, to koniecznie dajcie znać w komentarzach na dole. A teraz zrobimy wam jakieś fajne takie zbliżenie. Na tyle, ile pajączek nam pozwoli. Ciekawa jestem, czy już ma takie nóżki niebieskie, bo on jest... W sumie przypomina mi Harpacteria pulchripes. Jak na razie to widzę, że próbuje na ściankę wejść, więc musi to zrobić szybciutko. Dobra, już łączymy. No jeszcze nie jest tak fajnie wybarwiony. Jakbym chciała, żeby już był. Ale jest to ptasznik małych rozmiarów. Samice dorastają do około 3-4 cm długości ciała. I w sumie ciężko jest je spotkać w terrarium, bo siedzą zakopane w swoich norkach pod ziemią. Ale mam nadzieję, że uda nam się nagrać dla was jakieś fajne karmienie, jak on sobie z tej klapy wychodzi i wciąga ofiarę do tunelu. Może nawet na streamie nam się to uda zrobić. No, tylko żeby nie wybiegł, bo to jest taki wariat trochę. Bywa agresywny, bywa szybki. Tu widzicie na zbliżeniu formiktopus auratus. To jest ptasznik złocisty, ale w takim stadium jak na razie jest, to przypomina bardziej brachypelmę albo pilozum.
To jest też naziemny ptasznik. Samice osiągają około 7 cm długości ciała. No i też, jak widzicie, na razie ma pojemnik taki tymczasowy. Jak podrośnie, to będziemy chcieli go przenieść. Jest to pająk polecony dla średnio zaawansowanych, którzy mieli do czynienia z naziemnym, ale takim większym ptasznikiem. Ale mimo tego, że ptasznik ten jest podobny do brachypelma albo pilozum, to nie dajcie się zwieść, bo jednak jest nieco agresywniejszy niż brachypelmy. Wyczesuje włoski parzące z obwłoka, a poza tym no, nie waha się zaatakować w sytuacji, kiedy czuje się zagrożony. Więc raczej jest polecany dla osób, które już miały do czynienia z takim większym naziemnym ptasznikiem. Jak widzieliście, pająki dotarły do nas całe, żywe. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się znaleźć, zwłaszcza tą Mirę, bo ja na tą Mirę już naprawdę dawno polowałam. A przykład chcieliśmy podziękować za ten miły gratisik. Co prawda Irminię już mamy i to dorosłą, ale jedna więcej to nie ale zaszkodzi. Zawsze gratis, to jest miła sprawa. Oczywiście jak Adrian się zgodzi, bo Adrian tak naprawdę nie wie, że my nagrywamy z tego unboxing, ale jak się zgodzi, to podlinkujemy go wam. Może w opisie filmu, albo na grupie naszej na Facebooku. Bo Adrian chyba likwiduje swoją hodowlę, tak? Tak, tak. Więc może na was w komentarzu zostawi to, co mu zostało, może ktoś z was lubi. Aczkolwiek napisał mi, że jakbyśmy zamawiali któryś kolejny raz, to wysłałby nam jeszcze więcej gratisów, więc... Czy to jest takie likwidowanie hodowli? W sumie to nie wiem. Tak brzmi trochę, wiesz, jakby tak to kusząco. Miało jakąś mieć ciągłość, nie? A no jeszcze nie zapominajmy, że dostaliśmy od niego korzeń. Też taki ciekawy, fajny. I dlatego w formie topusa mi się przydał w sumie taki korzonek, akurat tego kryjóweczka. No. Bardzo fajny jest. Tylko to nie do tego, nie? Nie no nie, do tego pojemnika to nie. Pojemnika. Ale jak zrobi już jedną, może dwie wedlinki, to go już przyniesiemy do innego braknasta. Chyba, że nagle kupimy sobie jeszcze dwa regały i będziemy ustawiali po prostu, wiecie, jeszcze naziemne, ale to... Tak, tak, też tak. Tak. I wolierę dla papug, tam wiecie, na balkonie, którego nie mamy i ten. No, więc tym miłym akcentem chcielibyśmy bardzo podziękować jeszcze raz. Dodatkowo, jeżeli nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszamy do zasubskrybowania. Masz tam czerwony guziczek, tego że trzeba nacisnąć. Dodatkowo łapeczkę w górę, żeby zwiększyć zasięg filmu, żeby trafił do większej ilości osób. Dodatkowo możecie wpaść na Instagram, który prowadzi Weronika, gdzie się pojawiają zdjęcia z naszej hodowli, z papużek, relacje jakieś z wyjazdów na przykład. Jakbyście mieli pomysł na imię dla tej naszej małej takiej pierdółki, to też możecie nam napisać, jak ma mieć na imię, jakie wam imię pasuje do niej. Bo my nie możemy się zdecydować, a też nie wiemy, czy brać pod uwagę żeńskie imiona, czy męskie imiona. Ja go chciałem nazwać Tolek, ale... No nie ładnie, wiem jeszcze. Tolek, Toluś. Może być Tolek, a może być Tola, nie? Jak no dokładnie. Jak się odnosi, że jest samiczką. Byłby Tadeusz i Tola. Albo Tolek. No, więc dajcie nam znać. Ale to Lesław, bo to wiesz, Tadeusz to Lesław, nie? No. Musi być tak poważnie. Dostojnie, no w końcu to jest papuga, tak? Dobra, to my już kończymy w takim razie. Żegnamy się z wami ciepło. Pozdrawiamy. I widzimy się w środę. Lub może na jakimś streamie, czas pokaże. Na razie. Cześć.